Michalina, ogromne gratulacje. Jak czujesz się jako finalistka 11. edycji programu Top Model? Czuję się wspaniale i w sumie przyszłam tutaj właśnie z takim nastawieniem na ten finał, że niezależnie od tego, co się wydarzy, czy będę pierwsza, druga czy trzecia, ja już jestem wygrana i wszystkie jesteśmy, wszystkie trzy, więc absolutnie nie mam żalu do tego, że odpadłam, a wręcz się cieszę, bo to da mi jeszcze więcej takiej motywacji do działania. Kto Cię zainspirował do tego, aby zgłosić się do programu Top Model? No bo jak wiemy, to nie była Twoja pierwsza przygoda z modelingiem. Tak, to nie była moja pierwsza przygoda z modelingiem. Wcześniej zaczęłam modeling w wieku 16 lat. Obecnie mam 23. Niestety później nałożyło się kilka takich sytuacji życiowych, które mnie trochę rozdzieliły właśnie z tymi moimi marzeniami i pracą. A mianowicie właśnie pandemia i mój związek z Brazylijczykiem. I cóż, później się rozstaliśmy. Kilka miesięcy temu moje życie się wywróciło do góry nogami. I wtedy pojawiła się właśnie taka decyzja o wysłaniu zgłoszenia do Top Model, bo uznałam, że nie mam nic do stracenia. Twoja droga do tego finału była dość wybójsta. I tutaj na przykład ten moment, kiedy Joanna Krupa przywróciła Cię do programu. Z jednej strony miły, a z drugiej strony spotkał się z różnymi komentarzami. Tak, dla mnie to był piękny moment i niezależnie od tych właśnie komentarzy i tego, ile jeszcze hejtu będę znosić z tego właśnie powodu, absolutnie się to dla mnie nie liczy i dużo bardziej liczy się właśnie dla mnie to wsparcie Asi Krupy, bo ten moment przywrócenia mnie do programu to było coś znacznie więcej niż powrót do programu i walka o finał. To był dla mnie taki przełomowy moment w życiu, że ktoś we mnie tak wierzy i ofiarował mi tyle dobra i jest takim moim naprawdę aniołem i że po prostu to mi dało ogromną siłę do walki nawet po finale, już niezależnie od tego wyniku dzisiejszego. Michalina, jak Ty w ogóle zareagowałaś na ten hejt? Bo ja na przykład jak rozmawiałam z osobami, które znają Cię prywatnie, to zawsze słyszałam same superlatywy na Twój temat. Myślę, że na samym początku w ogóle nie byłam przygotowana na to, że ten hejt będzie aż tak silny. My nie widzimy odcinków przed emisją, więc dla nas moment, kiedy to jest w telewizji o tej 21:35, to jest pierwszy moment, kiedy my tak naprawdę widzimy, co jest pokazane w telewizji właśnie z danego odcinka. Cóż, to było dla mnie ciężkie, ale gdzieś znalazłam w sobie właśnie taką siłę, żeby się tym nie przejmować i właśnie zamienić to w taką determinację i o tym mówić, przede wszystkim o tym mówić, bo hejt to jest naprawdę okropne zjawisko, które się niestety dzieje nie tylko w świecie show biznesu i właśnie wśród osób publicznych, ale też dzieje się w szkołach, wśród młodzieży i to jest ważne, żeby poruszać ten temat, bo to jest coś naprawdę okropnego. Michalina, czego my teraz możemy Ci życzyć i jak chciałabyś poprowadzić dalej swoją karierę? To znaczy, w momencie, kiedy wróciliśmy z Fashion Weeku, czyli to już było jakiś czas temu, tak naprawdę sporo zaczęło się dziać w mojej karierze i właśnie też dlatego podeszłam do tego finału w taki luźny sposób, że niezależnie od tego, co się wydarzy, ja i tak wiem, że będę pracowała. I chyba właśnie chciałabym, żebyś życzyła mi tego, tej pracy, żeby to nadal trwało i żebym wykorzystała tę szansę jak najlepiej. To tego Ci życzymy, o to, że wykorzystasz tą szansę jak najlepiej, się w ogóle nie martwię. I co, trzymamy kciuki za kolejne Fashion Weeki, za rozwój kariery, no i może za jakiś związek, nie z Brazylijczykiem tym razem, chociaż kto wie. Dziękuję bardzo.